dniu dzisiejszym witamy na trzecim nocnym biegu Stowarzyszenia Kurzętnik Biega. Poprosimy o kilka słów na temat dzisiejszej imprezy. W dniu dzisiejszym rozgrywany jest trzeci bieg nocny Kurzętnik Nocą. O godzinie 19 zawodnicy wystartują z Gminnego Centrum Kultury na trasę 5-kilometrową, gdzie na mecie będzie czekać na nich mnóstwo medali i niespodzianek. To może pytanko do młodych. Skąd u Was wzięła się pasja do biegów? Mnie osobiście zachęciła siostra, która trenuje już 2 lata. A ja sam. A jak zaczęła się Pańska przygoda z bieganiem? Moja przygoda z bieganiem w tym roku już obchodzę 30-lecie biegania. Zaczęło się to w szkole podstawowej, gdzie uczęszczałem tutaj do Kurzętnika. Teraz jestem trenerem grupy Kurzętnik Biega. Sam osobiście startuję w różnych imprezach w całej Polsce i za granicą. Odnosimy sukcesy indywidualne, jak i drużynowe, jako Stowarzyszenie Kurzętnik Biega. Także grupa ciężko pracuje. No i efektem są tego rekordy życiowe, które zawodnicy uzyskują na poszczególnych biegach. To może pytanie do Państwa. Czy dużo ludzi angażuje się do biegania? Na przykład w Stowarzyszeniu Kurzętnik tak, Biega? W Stowarzyszeniu mamy ponad 40 aktywnych członków. Są to ludzie z pasją. Biegamy 3 razy w tygodniu, we wtorki i w czwartki o 19:00 i również w niedzielę się spotykamy w lesie. Nasze imprezy, które tutaj tworzymy, również powodują to, że angażujemy się też również organizując tego typu biegi, jak właśnie trzeci bieg Kurzętnik Nocą, jak również Kogucia Dycha, która jest sztandarowa naszą imprezą. Dziękuję bardzo. Proszę. Dziękuję bardzo. Super i brawa dla najmłodszych. Brawa!
Automatycznie. Ale ja ostatni, kolejny bieg na pewno dziś w okolicy Sylwestra, sylwestrowy, ale już do godzin popołudniowych. Odliczamy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Poszli! Thank you.
pozdrawia. Już zapisane. Brawo, druga pani. Nie trzecia? Druga, dziewczyna była. A gdzie to była? Nazwiska? A trzecia. Jaka? Trzecia. Dzięki.